Od razu uspokajam, że nie będę mówił tutaj o konkretnych partiach politycznych, która jest dobra, a która taka nie jest, tylko o pewnych zasadach, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do polityki. W pierwszej linii człowiek, który ma prawa wyborcze i który z nich korzysta, jak najbardziej ma obowiązek co nieco wiedzieć na temat polityki. Człowiek, który idzie do wyborów od tak, bo czuje, że ta partia jest lepsza, tamta jest gorsza, bo jakieś ma takie emocjonalne przywiązanie, bo obejrzał jedno przemówienie jakiegoś tam kandydata, taki człowiek może popełnić grzech, tak? Może bardzo łatwo popełnić grzech, wybrać człowieka, który zupełnie nie jest odpowiedni do sprawowania władzy w kraju i popełnia pewien grzech zaniedbania, tak? Nie dowiedział się, oddał swój głos na nieodpowiedniego kandydata, bo nawet nie chciało mu się tą sprawą zająć. A więc prawo wyborcze jest odpowiedzialnością, odpowiedzialnością, która jak najbardziej może nasze sumienie obciążyć, a więc powinniśmy jak najbardziej kwestią polityki się interesować. Oczywiście nie przesadnie, nie w ten sposób, że staje się to głównym tematem naszego życia, wzbudzającym tak straszne emocje, że niczym innym już się zająć nie potrafimy. Do wszystkiego powinniśmy podchodzić racjonalnie, spokojnie i pamiętając, że nasz najważniejszy cel to jest niebo, że nasze najważniejsze rzeczy tutaj na ziemi to jest zjednoczenie z Panem Jezusem przez łaskę uświęcającą, czystość naszego sumienia. To są rzeczy, o które powinniśmy dbać przede wszystkim. Później są nasze obowiązki, stanu, troska o naszych najbliższych. Natomiast sprawy wielkiej polityki nie powinny zajmować większości naszego czasu w ciągu dnia. Natomiast gdy już się tymi sprawami zajmujemy, to znowu trzeba unikać dwóch skrajności. Z jednej strony oczywiście nie można tak po prostu ślepo uwierzyć jakiejś narracji. No to jest, uwaga, to jest błąd najprawdopodobniej 80%, mówię zupełnie na oko, polskiego społeczeństwa. Ponoć wszystkich ludzi zainteresowanych politycznie jest mniej więcej 1 000 000 w Polsce. Nie wiem, czy to prawda, ale zasadniczo byłbym w stanie w to uwierzyć. A to oznacza, że większość zupełnie nie jest zainteresowana i wtedy siłą rzeczy bardzo łatwo człowiek po prostu ogląda jedną czy drugą stację telewizyjną i tak oddaje swój umysł, otwiera swój umysł szeroko, chłonie jedną czy drugą propagandę i tak tworzy się właśnie taka narracja plemienna, ci dobrzy, ci źli i później oddaje swój głos. I oczywiście jest to działanie zupełnie nieracjonalne, a więc oczywiście nie należy, nie wolno w ten sposób podchodzić do rzeczywistości na zasadzie zupełnie bezkrytycznego tak, oglądania właśnie tego czy tego medium. Człowiek ma obowiązek jako istota rozumna. Człowiek ma obowiązek szukać prawdy. To wymaga wysłuchania różnych stron, to wymaga skonfrontowania się z różnymi argumentami. To wymaga chęci poznania prawdy, a nie zadowolenia się opinią jednej czy drugiej strony. Tylko ta chęć poznania prawdy, ona musi w nas nieustannie być spokojna, bez nerwów, bo złość, gniew, silne emocje, one służą raczej do tego, żeby uciec lub walczyć fizycznie, a nie do tego, żeby pracować intelektualnie na spokojnie, ale jak najbardziej konsekwentnie, wytrwale trzeba prawdy szukać, również w tej kwestii naszego, powiedzmy, życia społecznego i politycznego. I znowu zwracam na to uwagę, to jest obowiązek sumienia, to jest rzecz, której człowiek może, gdy to zaniedba, może popełnić grzech. A więc zadbać o to jak najbardziej musimy i na pewno nie w ten sposób, że bezkrytycznie łykamy opinię jednej, drugiej czy trzeciej strony, nawet jeśli na przykład z jakiegoś powodu ta strona właśnie wydaje nam się bardzo dobra, to z jakiegoś powodu do nas to bardzo przemawia i uczuciowo od razu chcemy oddać im nasze serce, no to zawsze tutaj trzeba zachować pewien krytycyzm, nie zadowalać się jedną opinią, tylko szukać prawdy, poznawać różne opinie, a starać się przede wszystkim poznać fakty. A więc pewien krytycyzm, nie uleganie tak łatwo jednej opinii, nie uleganie tak łatwo propagandzie. I tutaj zupełnie nie myślę o jednej, drugiej czy trzeciej partii, mówię zupełnie o wszystkich, bo
Każda instytucja ma tendencję do tego, oczywiście, żeby przedstawiać siebie, swój program w jak najlepszym świetle, a my po to mamy rozum, żeby to weryfikować, a nie po to, żeby go chłonąć tak, jak on do nas przychodzi. A więc weryfikacja to jest rzecz fundamentalna, właśnie jeśli chodzi o zajmowanie się takimi sprawami, czy w ogóle o wszystkie informacje, które do nas docierają. Bądźmy krytyczni. I a propos tej krytyki, tego krytycyzmu, oczywiście tak krytycznego myślenia, o powiedzmy w ten sposób, a propos tego krytycznego myślenia, pamiętajmy o tym, żeby również nie przyjmować tak po prostu na wiarę czegoś, co jest w jakiś sposób dla nas przekonywujące i przyjmujemy na wiarę dlatego, że to jest tak bardzo niepoprawne politycznie. To również może być pewne zagrożenie, to znaczy gdy ktoś już zobaczył, jak bardzo wielkie media manipulują, to może mieć tendencję do tego, żeby wierzyć we wszystko, co te wielkie media przemilczają i później jakby jakaś teoria, jakakolwiek przychodzi zupełnie z zewnątrz, właśnie jakaś taka zupełnie niszowa, która nosi znamiona takiego, no powiedzmy tak, takiej prawdy ukrywanej, takiej, o której niewiele osób wie i wtedy człowiek jest skłonny od razu w to wierzyć, no bo to brzmi właśnie tak prawdziwie, no bo to wielcy tego świata, ci, no oni to próbują przemilczeć, a tutaj właśnie dotarła do mnie jakaś tam informacja. Taka informacja może być prawdziwa. Wcale nie musi. Równie dobrze ktoś może puścić taką informację zupełnie czy z jakichś interesów, czy po prostu tak, bo lubi w jakiś sposób takie informacje rozpuszczać. A więc wobec wszystkich informacji należy być krytycznym i zachować we wszystkim zdrowy rozsądek. Pamiętajmy w tych kwestiach wielkiej polityki, pracy społecznej, że ludzkie społeczeństwa to są skomplikowane organizmy, skomplikowane instytucje i że rzadko można wytłumaczyć jakieś wydarzenie tak po prostu jednym faktem. To jest odwieczna nasza ludzka tendencja. Dostrzegamy jakieś wydarzenie, od razu chcemy to wytłumaczyć jakimś jednym wydarzeniem, jakimś jednym powodem. A to na pewno ten i ten tak zrobił, a to na pewno musiało się stać tak i tak. Każdy ma do tego tendencję, niezależnie zupełnie od poglądów, czyli niezależnie co tam nam w duszy gra, to jeden wytłumaczy to tak, drugi tak, a trzeci tak, zgodnie z tym, co już gdzieś tam w naszym umyśle jest. Natomiast to jest również bardzo niebezpieczne. Takie tłumaczenie sobie, takie właśnie na bardzo, bardzo proste tłumaczenie sobie jakichś wydarzeń, procesów jedną przyczyną. A, bo to ten musiał zrobić taki taki spisek. A, to tamten zrobił to i to. A na pewno ten i ten chce nam zaszkodzić, a ten i ten chce nas uratować. Spokojnie. Tak? Zawsze procesy polityczne, społeczne to są bardzo skomplikowane procesy, gdzie mnóstwo interesów się krzyżuje, gdzie jest mnóstwo różnego rodzaju grup wpływu, mnóstwo różnego rodzaju procesów, które zostają przerwane, które ktoś chciałby zrobić, ale z jakiegoś powodu mu się nie udaje, zmienia swoją taktykę, wpływa na to trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma siła i nawet te instytucje, które może z naszej perspektywy wydają się być jednolite, tam toczy się wewnętrzna walka i tam również może czasami dojść do zablokowania jakiejś inicjatywy i my po prostu tego nie wiemy. My powinniśmy starać się szukać poznania faktów tak dobrze, jak jesteśmy w stanie do nich dotrzeć i nie ulegać takiej pokusie wszystkiego wytłumaczenia tak łatwo i tak prosto, że tutaj na pewno to było tak, a na pewno to było tak, a na pewno to jeszcze było tak. Pamiętajmy o tym skomplikowaniu. Każdy człowiek, nie pamiętam gdzie słyszałem tą sentencję, ale to jest moim zdaniem bardzo mądre zdanie. Każdy człowiek, który kiedykolwiek miał pod sobą 10 ludzi, wie, że nigdy nie da się zarządzać dużą instytucją w ten sposób, że ona po prostu robi to, co się chce. Nawet przy zarządzaniu 10 ludźmi zawsze coś gdzieś tam pójdzie nie tak, bo to są żywe osoby, z których każda ma swoje ambicje, swoje strachy, swoje lęki, swoje interesy i za każdym razem jakby gdzieś tam to wychodzi w działaniu w ten czy w inny sposób. W ogromnych instytucjach tym bardziej, tak? W ogromnych instytucjach, gdzie krzyżuje się mnóstwo różnych interesów, gdzie działają różne grupy nacisku, z których każda ma swoje interesy, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju, no, wszelkimi wpływami z każdej możliwej strony i tutaj naprawdę takie powiedzenie, a bo to ten na pewno tutaj ci chcą zrobić to, a tamci chcą zrobić to i to na pewno właśnie tak jest. Uwaga, tak, właśnie w tym świecie wielkiej polityki, w tym świecie, który bez wątpienia nie jest widoczny tak po prostu na pierwszy rzut oka, oczywiście
Tego uczy nas po prostu zwykła historia, zdrowy rozsądek, że wielka polityka rozgrywa się za kulisowo. To oczywiście inaczej się po prostu nie da. Wszystko, to widać znowu, każdy, kto zarządzał 10 osobami, wie, że po prostu rzeczy, w większości rzeczy nie wynosi się na zewnątrz, tylko omawia się z 10 osobami, które gdzieś tam w jakiś sposób tak dopuszcza się do rady i po prostu takich rzeczy się nie wynosi na zewnątrz. I 70% takich, powiedzmy, decyzji polityczno-społecznych gdzieś tam musi zapadać indziej. To nie ulega żadnej wątpliwości. I zasadniczo właśnie każdy człowiek powinien to wiedzieć, kto kiedykolwiek w jakikolwiek sposób zarządzał innymi osobami. Natomiast niestety bardzo często właśnie mamy tendencję do tego, żeby straszliwie upraszczać te procesy społeczno-polityczne i moim zdaniem to jest ze szkodą dla naszego rozsądku. Bo wtedy człowiek też właśnie przyjmuje jakąś tam tezę, o to musi być tak, to musi być taki i wtedy dorabia sobie, teraz na pewno wydarzy się to i tamto i ci będą nas prześladować, a tamci będą nas krzywdzić, a ten nas uratuje albo nie uratuje i tak dalej, i tak dalej. I to mówię jakby zupełnie o wszystkich, tak zupełnie niezależnie od strony sceny politycznej, tak to po prostu działa. Najpierw zaczyna się od braku racjonalności, braku poznania rzeczywistości, ulegania jakiejś propagandzie, albo brak realnego poznania rzeczywistości, czyli upraszczanie wszystkiego w każdy możliwy sposób. Później rodzi się z tego lęk, strach, tworzenie sobie jakichś tam czarnych wizji, co to się nie wydarzy i tak dalej, i tak dalej. I później z fałszywego poznania przez strach dochodzimy do jakby paraliżu naszego życia, zaniedbujemy nasze obowiązki, zaniedbujemy to, co najważniejsze, troskę o naszą duszę i kończymy, no po prostu, tak, przerażeni, niezdolni do wykonywania tego, czym się zająć powinniśmy, niezdolni do zadbania o naszą rodzinę, czy o to, co zostało nam w opiekę oddane. A więc przede wszystkim zachowajmy spokój, pamiętajmy, że gwałtowne emocje nie sprzyjają rozumowemu poznaniu. Pamiętajmy o tym, że wielkie rzeczywistości, wielkie instytucje, wielkie wydarzenia społeczno-polityczne zawsze są wynikiem zderzania się, ścierania tysiąca różnych prądów, interesów, grup nacisku. Że rzeczywistość nigdy nie jest taka banalnie prosta i naprawdę badając historię możemy to sobie dosyć łatwo prześledzić. Polecam w tej materii na przykład materiał o wielkim rozproszeniu pana Tomasza Wróblewskiego na kanale Warsaw Enterprise Institute. Jak najbardziej polecam ten materiał. Niekoniecznie wszystko, co pan Wróblewski kiedykolwiek powiedział, uważam za słuszne, natomiast bez wątpienia są na tym kanale materiały bardzo wartościowe i właśnie bardzo dogłębnie, racjonalnie analizujące wydarzenia społeczne polityczne. Więc bez wątpienia nie wszystko jest tam idealne z mojego punktu widzenia, natomiast ten materiał uważam za bardzo dobry. Są inne, które również uważam za bardzo wartościowe, chociażby o demografii, który nie pamiętam jak się dokładnie nazywa. Podlinkuję te dwa materiały. Zachęcam do zapoznania się z nimi i zachęcam do takiego właśnie krytycznego, głębokiego badania rzeczywistości. Pamiętajmy, żeby nie wierzyć tak łatwo wszystkiemu, co do nas dociera. Badajmy to wszystko krytycznie. Uważajmy na ludzi, którzy próbują nas przekonać właśnie, że rzeczywistość jest tak banalnie prosta, że to jest ten i ten robi to i to i to jest taki spisek i on właśnie cały świat nagiął do swojej woli. To albo tamten, nie, a to ten, a to tamten. Nie. Zachowajmy spokój, rozważajmy rzeczywistość, to, co dostrzegamy. Spokojne, racjonalne badanie rzeczywistości wystarczy zwykłemu człowiekowi do tego, żeby podejmować racjonalne decyzje w swoim życiu, żeby zachować spokój ducha i zadbać o nasze codzienne obowiązki jednocześnie, nie panikując i nie ulegając naiwnie jakimś propagandystom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.